Pierwsze! Dwa pierwsze, jeden od początku, drugi od końca. Rewizja! Wódcą uroczystości jest starszy kapitan Przemysław Berus. Orkiestra Dęta, działająca przy Stowarzyszeniu Kultury Ziemi Wschodzkiej. Poczet chlubowy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wschodzie. Poczty sztandarowe. W ich skład wchodzą kolejno poczty z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wschodzie, Zarządu Oddziału Powiatowego Związków Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej we Wschodzie, OSP Łysiny Wygnańczyce, OSP Sława, OSP Krzepielów, OSP Ciosaniec, OSP Śmieszkowo, OSP Stare Strącze, OSP Szlichtyngowa, OSP Sława, OSP Konradowo, OSP Lgiń, OSP Osowa Sień, OSP Siedlnica, pododdział Państwowej Straży Pożarnej, pododdział Ochotniczej Straży Pożarnej. Za chwilę dowódca uroczystości, starszy kapitan Przemysław Berus, złoży meldunek starszemu brygadierowi Waldemarowi Michałowskiemu, zastępcy lubuskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, o gotowości do uroczystości. Pododdziały Baczność, pododdziały Spocznik, pododdziały w lewo, zwrot, pododdziały Baczność, pododdziały na prawo, patrz. Panie brygadierze, dowódca uroczystości, starszy kapitan Berus, melduje, pododdziały pożarnicze powiatu wschowskiego gotowe do uroczystego apelu z okazji Dnia Strażaka. Szanowny panie brygadierze. Thank you.
stoją strażacy. Czołem, panie brygadierze! Pododdziały baczność, pododdziały spocznij. Za chwilę nastąpi podniesienie flagi państwowej na maszt. Pododdziały baczność, pododdziały na prawo, patrz. Poczet flagowy, baczność. Do podniesienia flagi państwowej, marsz. Skład pocztu flagowego z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wskowie wchodzą. Młodszy ogniomistrz Arkadiusz Ciamulski, młodszy ogniomistrz Piotr Sterna, młodszy ogniomistrz Jarosław Jarosz. Z okazji Dnia Strażaka, flagę państwową podnieś. Pododdziały baczność, pododdziały spocznij. Głos zabierze komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie, starszy brygadier Przemysław Gliński. Szanowni Państwo, twórca Szarych Szeregów i wielki wychowawca młodzieży Aleksander Kamiński powiedział: życie wtedy jest coś warte, wtedy daje radość, kiedy jest służbą. Straż pożarna, zarówno ochotnicza, jak i państwowa, kieruje się ideami służenia ludziom. Kontynuuje piękne tradycje i współtworzy nowoczesne oblicze polskiego pożarnictwa, podejmując nowe zadania ratownicze. Szanowni Państwo, jak co roku strażacy naszego powiatu, ich rodziny oraz ludzie sympatyzujący z pożarnictwem spotykają się na uroczystości z okazji Dnia Strażaka. Jest to okazja do złożenia podziękowań najbardziej zasłużonym strażakom, ukazania wspólnego dorobku i wysiłku w tworzeniu poczucia bezpieczeństwa dla mieszkańców naszego powiatu. Dzień Strażaka to święto tych, którzy pełnią niebezpieczną, pełną zagrożeń, ale też w swoisty sposób piękną służbę. Bo czyż może być coś piękniejszego w życiu człowieka niż dawanie siebie samego bliźnim? A właśnie takie idee przyświecają strażakom. Idee czerpane bezpośrednio od patrona strażaków świętego Floriana. Z tej okazji składam serdeczne podziękowania druhom i druhnom ochotniczych straży pożarnych oraz funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Państwowej Straży Pożarnej za działalność ratowniczą, bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi, za wychowanie młodzieży w duchu pomocy drugiemu człowiekowi i służenia ojczyźnie. Życzę satysfakcji z działalności społecznej, dużo zdrowia, szczęścia osobistego oraz pomyślności w pracy zawodowej. Dziękuję za uwagę. Za chwilę nastąpi wręczenie odznaczeń i awansów. Proszę starszego kapitana Krzysztofa Piaseckiego o odczytanie wyciągów z rozkazów o mianowaniu na wyższe stopnie służbowe i postanowień o przyznaniu odznaczeń. Minister Spraw Wewnętrznych nadał stopień starszego brygadiera brygadierowi Przemysławowi Glińskiemu. Wręczenie awansu nastąpi w dniu 17 maja bieżącego roku na wojewódzkich obchodach Dnia Strażaka w Nowej Soli. Lubuski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim nadał wyższe stopnie służbowe w Korpusie Podoficerów młodszego ogniomistrza starszej sekcyjnej Barbarze Wrotkowskiej, starszego sekcyjnego, sekcyjnemu Marcinowi Nawrot.
awansowani przed front szyku, wystąp. Minister Spraw Wewnętrznych nadał srebrną odznakę zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej kapitanowi Adrianowi Jurciowi, aspirantowi Markowi Gruszkowskiemu, starszemu ogniomistrzowi Wojciechowi Oliwie. Wręczenie odznak nastąpi w dniu 17 maja bieżącego roku na wojewódzkich obchodach Dnia Strażaka w Nowej Soli. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wyróżnił dyplomem aspiranta Marka Gruszkowskiego. Wręczenie dyplomu nastąpi w dniu 17 maja bieżącego roku na wojewódzkich obchodach Dnia Strażaka w Nowej Soli. Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej nadało złoty znak związku druhowi Tadeuszowi Brzechwie. Wręczenie odznaczenia nastąpi w dniu 17 maja bieżącego roku na wojewódzkich obchodach Dnia Strażaka w Nowej Soli. Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej nadało medal honorowy imienia Bolesława Chomicza druhowi Edmundowi Baronowi. Odznaczony przed front szyku wystąp. Odznaczony do szyku wstąp. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali ogniomistrz Tomasz Malcher oraz druhowie Marian Wiśniewski, Krzysztof Mrozkowiak, Jan Wardecki, Józef Król, Piotr Szuba, Tomasz Zalisz. Odznaczeni przed front szyku wystąp. Ten medal, który powinien być wcześniej wręczony, ale życzę dalej satysfakcji w pracy, w działalności Ochotniczej Straży Pożarnej. Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali młodszy kapitan Karol Grzyśkowiak, młodsza ogniomistrz Barbara Wrotkowska oraz druhowie Przemysław Grycaj, Mateusz Adamczak, Jarosław Borowski, Mariusz Korczyc, Jarosław Baron. Odznaczeni przed front szyku wystąp. Gratuluję. Myślę, że tych medali będzie więcej w przyszłości. Będzie brązowy, jeden przypięty. Gratuluję. Brat dostał to też koledzy też. Wujek. Życzę dalszych sukcesów w działalności w Straży Pożarnej. Mamy do porozmawiania, panie komendant. Gratuluję druhowi. Ma tego znaczenia. Życzę dalszych sukcesów w działalności. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej
województwa lubuskiego w Zielonej Górze brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali młodszy aspirant Bartosz Dęga, młodszy inspektor Tomasz Kosłowski, młodszy inspektor Maciej Oleniczak, Andrzej Andrusiak, Przemysław Janusz, Jan Koniuszko, Andrzej Szmania, Sebastian Nietykrza oraz druhny i druhowie. Wojciech Kosiński, Tomasz Suchecki, Mateusz Kochut, Mateusz Kosiński, Mateusz Mnykaj, Paweł Kokon, Jan Jaroszewicz, Beata Kalisz, Jan Błaszczyk, Andrzej Prask, Andrzej Pilny, Marcin Poper, Karol Dłubak, Dorota Wiśniewska, Paweł Wiśniewski. Odznaczeni przed front szyku wystąp. Gratuluję druhom, druhowi. Życzymy dalszych sukcesów zarządu wojewódzkiego w działalności na 2004 poziomie. Gratuluję. Dziękuję. Życzę dalszych sukcesów w działalności w straży pożarnej, awansu i spełnienia marzeń. Tak samo życzę awansu, to by dalej przybyło. Czas OSP, tak? Jeszcze raz o sukcesy działalności. Miło jak OSP i OSP. Gratuluję Wielkowi. Tak samo życzę sukcesu i wyścig medali działalności OSP. Prask. Którego Praska syn? Jana. Na tym nie wyrobali? Życzę Was sukcesów działalności. Tak, dziadka nie muszę pokoić. Zdobywa. Antaka. Kolego, gratuluję tego zdarzenia. Dlaczego? Myślę, że przybędzie trochę więcej tej działalności, bo współpraca zawsze z Wami jest wzorowa. To była współpraca świetna, gratulacje. To samo. Dalsze sukcesy. No wszedł nie wziął, nic. Lok też się zasłużył, powinien trochę mieć wyższy medal. Przez tyle lat działalności, gdzie to zostało zaniedbane. Myślę, że odrodzimy w najbliższym czasie. Życzę dalszych sukcesów. Gratuluję druhowi i życzę dużo zdrowia i dalszych sukcesów w działalności, współpracy ze Strażą Pożarną. Gratuluję tego medalu. Życzę dalszych sukcesów współpracy ze Specjalną Strażą Pożarną i Ochotniczą Strażą Pożarną. Które miejsce w zawodach? Proszę? Żadne? Gratuluję do pani. Życzę dalszych sukcesów w działalności. Nie wiem. Jak się pomyśle? Nie. Też miejsce nie wiadomo? Nie wiadomo. Gratuluję Druhowi. Też życzę dalszych sukcesów w działalności Straży Pożarnej i życzę osobistym. Dokument na. Gratuluję Druhowi. Życzę dalszych sukcesów w działalności Straży Pożarnej. No i tradycje rodziny podtrzymywane. Tak samo gratuluję Druhowi. Życzę dalszych sukcesów w działalności Straży Pożarnej. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej we Pskowie odznaką wzorowy strażak odznaczeni zostali Krzysztof Wycichowski,
Krzysztof Dłubak, Wojciech Kalitka. Odznaczeni przed front szyku wystąp. O wręczenie odznak proszę drucha Andrzeja Nowickiego, prezesa zarządu oddziału powiatowego Związków Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej we Wschowie, drucha Aleksandra Polańskiego, członka zarządu oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej we Wschowie. Odznaczeni do szyku wstąp. Za chwilę nastąpi przekazanie nowo zakupionego sprzętu dla tutejszej komendy. Prezes Banku Spółdzielczego we Wschowie, pan Sebastian Nietychrza, przekaże na ręce dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej we Wschowie, starszego kapitana Przemysława Berusa, urządzenie AED. Proszę o wystąpienie. AED jest to urządzenie, które powinno być zastosowane podczas każdej utraty funkcji życiowych poszkodowanego. To niewielkie urządzenie ma za zadanie dokonanie oceny pracy serca oraz w razie stwierdzenia niepożądanego rytmu przeprowadzenia defibrylacji. Koszt urządzenia to 8200 zł. Z przekonaniem, że będzie on służył ratowaniu ludzkiego życia. Pani Milena Morzejko w imieniu PZU Życie SA w Zielonej Górze przekaże na ręce dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej starszego kapitana Przemysława Berusa fantom pływający oraz zestaw ran do pozoracji. Proszę o wystąpienie. Fantom pływający oraz zestaw ran to sprzęt szkoleniowy, który umożliwia stałe doskonalenie umiejętności naszych ratowników przy działaniach ratowniczo-gaśniczych. Koszt zakupu sprzętu to 6800 zł. Za chwilę nastąpi wręczenie podziękowań za okazaną pomoc i wsparcie działań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie. Pozwólcie, że wręczymy kilku osobom szczególne podziękowania za to, że wspierają naszą działalność. Dzięki temu zarówno my, Państwowa Straż Pożarna, jak i Ochotnicze Straże Pożarne możemy coraz lepiej działać na rzecz poprawy bezpieczeństwa obywateli na terenie naszego powiatu. Pozwolę sobie odczytać jedne podziękowania, a potem poproszę wszystkie osoby, aby wystąpiły, żeby mógł wręczyć. Człowiek jest tyle wart, ile warte są sprawy, którymi się zajmuje. Pan Marek Boryczka, starosta powiatu Tchórzewskiego. Podziękowanie. W imieniu strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie oraz własnym przekazuję na Pańskie ręce najszczersze wyrazy podziękowania za okazaną pomoc i wsparcie działań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie. Cieszymy się, że wśród wspierających działań tutejszej komendy znalazł się Pan, osoba, której nie jest obojętne zapewnienie odpowiedniego zaplecza jednostkom ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu Tchórzewskiego. Przekazuję życzenia wielu sukcesów zawodowych i powodzenia w życiu rodzinnym. Poproszę Pana Marka Boryczkę, poproszę Pana Cezarego Sadrakułę, Pana Krzysztofa Grabkę, Pana Jana Wardeckiego, Pana Ryszarda Łupusiewicza, Pana Artura Tararuj, Pana Wiesława Daszkiewicza, Pana Sebastiana Nietykrzę oraz Panią Dorotę Rymaszewską. Jeżeli kogoś nie ma, poproszę o przedstawicieli. Dziękuję Państwu serdecznie. No za co to ja Wam dziękuję. Panie Burmistrzu, bardzo dziękuję serdecznie. Również Panie Burmistrzu, serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję.
Szanowni Państwo, jeszcze jedno podziękowanie. Zdarzyła się ostatnio taka, powiedzmy sobie, dość nietypowa akcja na naszym powiecie i w związku z tym chciałbym serdecznie podziękować. Ten jest większy między ludźmi, kto umie służyć i kto poświęca siebie dla dobra innych, napisał Adam Mickiewicz. Na ręce druha Mariusza Drogosza, prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej Sławie. List gratulacyjny. W imieniu strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sławie oraz własnym przekazuję na Pańskie ręce najszczersze wyrazy podziękowania i uznania dla druhów Ochotniczej Straży Pożarnej Sławy za profesjonalne przeprowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczej podczas pożaru budynku mieszkalnego w dniu 2 maja 2013 roku w miejscowości Lipinki. W momencie dojazdu na miejsce pożaru druhów OSP Sława pożarem objęta była drewniana klatka schodowa na pierwszym piętrze, a na pierwszym piętrze wywiezionych przez pożar było 9 osób. Dzięki Waszej sprawności i poświęceniu wszystkich odciętych przez ogień ludzi udało się uratować. Dziękuję za przeprowadzenie ofiarnej i profesjonalnej akcji i życzę dalszych sukcesów w służbie. W akcji uczestniczyli druhowie z OSP Sława. Piotr Mazur, Mariusz Korczyc, Robert Baron, Dawid Ciesielski, Krzysztof Rochatyński, Kamil Babuszka, Paweł Szymanowski, Mariusz Drogosz, Marcin Kajda, Łukasz Dudziak. Poproszę drucha prezesa. O zabranie głosu proszę starszego brygadiera Waldemara Michałowskiego, zastępcę lubuskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Dziś strażak to profesjonalista, wykwalifikowany, przygotowany do zadań specjalnych. Natomiast majowe uroczystości są okazją do uhonorowania tych, którzy w szczególny sposób wyróżnili się w służbie. Wielu zostało dziś odznaczonych i awansowanych. Wiem, że wyróżnione tu osoby ciężko pracowały na to, by wywiązać się z powierzonych obowiązków jak najlepiej. Dlatego każde odznaczenie daje satysfakcję z dobrze zrealizowanych zadań. Niech wolno mi będzie w ten piękny czas majowych uroczystości związanych z obchodami Dnia Strażaka przekazać Wam, drodzy strażacy, i Waszym rodzinom życzenia wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Kieruję również gratulacje dla komendanta powiatowego, który został awansowany na wyższy stopień służbowy. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę radnego sejmiku województwa lubuskiego Ireneusza Ganczara. Szanowni Państwo, drodzy strażacy, szanowni brygadierzy. Cieszę się bardzo, że dzisiaj jestem z Wami tutaj. Pani Marszałek Elżbieta Polak wystosowała do Państwa list, w którym gratuluję Wam, życzę dużo sukcesów, zdrowia, pomyślności, wszystkiego najlepszego w pracy oraz w życiu osobistym. Życzę Wam bezpieczeństwa w czasie akcji, żebyście zawsze bezpiecznie, zdrowi, cali, wracali wtedy, kiedy niesiecie pomoc. Jesteście grupą zawodową, która tak naprawdę w społeczeństwie budzi największe zaufanie, szacunek. To się nie bierze znikąd. To się bierze z waszej ciężkiej pracy, służby. Cieszę się, że widzę tutaj młodych, czyli Straż Pożarna. Ci, którzy bronią nas, którzy chronią nasze mienie przed zniszczeniem, a często ratują nam życie. O zabranie głosu proszę starostę powiatu wschowskiego Marka Boryczka. W imieniu samorządu powiatowego chciałbym złożyć serdeczne podziękowania funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz druhnom i druhom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu wschowskiego.
Dziękuję wam za wasze działania. Podejmujecie je bardzo często, narażając własne zdrowie i życie. Ale dzięki temu my, mieszkańcy powiatu wschowskiego, czujemy się bezpieczniej i wiemy, że zawsze możemy liczyć na waszą pomoc. Dajecie tego wyraz prawie codziennie. Gratuluję wszystkim wyróżnionym i odznaczonym w dniu dzisiejszym. To jest taki piękny dzień, kiedy możemy udekorować, uhonorować wyróżniających się strażaków, druhny i druhów. Dzięki temu te uroczystości osiągają bardzo znaczący wyraz, bardzo donośny i możemy tu wszyscy z mieszkańcami powiatu wschowskiego uczestniczyć w tym waszym szczęściu i radości. O zabranie głosu proszę burmistrza Sławy Cezarego Sadrakułę. Mała zmiana, Krzysztof Gruszewski. W zamian za pana burmistrza jestem zastępcą, ci co nie wiedzą. Chciałbym, kochani strażacy, druhowie, złożyć wam życzenia i te życzenia chciałbym złożyć na ręce pana komendanta. Szanowny Przemysław Gliński, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie. W imieniu własnym oraz swojego samorządu sławskiego pragnę złożyć dla całej braci strażackiej najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Strażaka. Wsparcie w sytuacji zagrożenia, pewność, że w razie potrzeby ktoś udzieli nam pomocy, to podstawowy bezpieczeństwa i samopoczucia każdego z nas. Dziękuję za tą wrażliwość. W tym uroczystym i szczególnym dniu przyjmijcie państwo gratulacje i podziękowanie z dotychczasowych osiągnięć, zaangażowań oraz ofiarności podczas akcji. Dziękuję również za podnoszenie swoich umiejętności i skuteczność działań ratowniczych, mimo coraz większych wyzwań i zagrożeń. Życzę dużo satysfakcji z tej humanitarnej służby, poczucia dobrze spełnionego obowiązku oraz bezpiecznych powrotów z akcji, zdrowia i szczęścia osobistego. W podpisie przewodniczący Rady Miejskiej w Sławie Aleksander Polański i moja skromna osoba Krzysztof Gruszewski. Dziękuję. Czy ktoś z zaproszonych gości chciałby jeszcze zabrać głos? Szanowni państwo, w imieniu wojewody pana Jerzego Ostrołucha składamy serdeczne życzenia wszystkim funkcjonariuszom Straży Pożarnej, pracownikom cywilnym oraz funkcjonariuszom Ochotniczej Straży Pożarnej. Praca strażaka jest nierozerwanie związana z trudem, ale także z niebezpieczeństwem. Dziękujemy państwu za to, że za służbę i pracę, za to, że jesteśmy bezpieczni zarówno tutaj w powiecie, ale w całym województwie lubuskim. Dziękujemy. Panie starosto, panowie komendanci, szanowni państwo, drodzy strażacy, mieszkańcy gminy Sława. W imieniu policjantów, pracowników policji garnizonu wschowskiego chciałbym serdecznie podziękować za codzienny trud, który podacie w bezpieczeństwo, które realizujemy wspólnie. Na drogach, przy poszukiwaniach osób, przy pożarach. Wspaniałym przykładem naszego wspólnego działania jest przykład, który podał pan komendant. Działanie w Lipinkach. Pożar, wasza szybka reakcja, która pozwoliła na zabezpieczenie śladów na miejscu zdarzenia. W wyniku naszych dalszych działań zatrzymano sprawcę, który został tymczasowo aresztowany. Panie komendancie, w imieniu policjantów, pracowników policji, serdecznie gratuluję awansu, wszystkim strażakom gratuluję awansu i życzę sobie dalszej takiej współpracy. Dziękuję bardzo. Za chwilę nastąpi odczytanie przez sędziego głównego brygadiera Tomasza Sosnowskiego protokołu końcowego zawodów sportowo-pożarniczych jednostek OSP gminy Sława. Protokół końcowy sędziego głównego zawodów sportowo-pożarniczych. W dniu 11 maja 2013 roku przeprowadzono w Sławie gminne zawody sportowo-pożarnicze, w których udział wzięło 17 drużyn. Komisję sędziowską powołał komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie, a sędzią głównym zawodu był brygadier Tomasz Sosnowski. Zawody rozegrane zostały w konkurencjach. Pierwsze, według regulaminu zawodów sportowo-pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych w grupie A, ćwiczenie bojowe, sztafeta pożarnicza 7x50 metrów z przeszkodami i w grupie C też,
i 2 według regulaminu młodzieżowych zawodów sportowo-pożarniczych przeprowadzonych zgodnie z zasadami zawodów CTIF, rozwinięcie bojowe, drużyny młodzieżowe i bieg sztafetowy na 400 metrów z przeszkodami. Kolejność przedstawia się następująco. Zaczniemy od drużyn młodzieżowych. Pierwsze miejsce w kategorii dziewcząt zajęła młodzieżowa drużyna pożarnicza OSP Stare Strącze z wynikiem 1011 punktów. Drużyny chłopców. Czwarte miejsce. MDP OSP Sława, drużyna B z wynikiem 872 punkty. Trzecie miejsce MDP OSP Sława, drużyna A z wynikiem 1020 punktów. Drugie miejsce MDP Śmieszkowo z wynikiem 1023 punkty. I pierwsze miejsce młodzieżowa drużyna pożarnicza OSP Stary Strącze z wynikiem 1058 punktów. Przechodzimy do seniorów, grupa C kobiety. Drugie miejsce OSP Sława z wynikiem 199 punktów. Pierwsze miejsce OSP Stare Strącze z wynikiem 134 punktów. I mężczyźni, grupa A. Jedna drużyna OSP Przybyszów została zdyskwalifikowana. Dziewiąte miejsce OSP Sława, drużyna A, wynikiem 191 punktów. Ósme miejsce OSP Sława, drużyna B, z wynikiem 183 punkty. Siódme miejsce OSP Ciosaniec, 172 punkty. Szóste miejsce OSP Łupice, drużyna B, z wynikiem 170 punktów. Piąte miejsce OSP Bagno, 160 punktów. Czwarte miejsce OSP Łupice, drużyna A, z wynikiem 146 punktów. Trzecie miejsce OSP Śmieszkowo, drużyna B, z wynikiem 137 punktów. Drugie miejsce OSP Stare Strącze, z wynikiem 111 punktów. I pierwsze miejsce OSP Śmieszkowo, drużyna A, z wynikiem 111 punktów. O zwycięstwie OSP Śmieszkowo przesądził o 1 sekundę lepszy wynik w ćwiczeniu bojowym. Dziękuję. No to chwilę teraz. Uwaga, na cześć zwycięstwa. Hip hip! Ura! Hip hip! Ura! Hip hip! Ura! 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 Dowódców drużyn kobiecych, proszę o wystąpienie przed szyk. OSP Stary Strączy i Sława. Proszę wstąpić. Proszę o wystąpienie dowódcy drużyny młodzieżowej dziewcząt OSP Stary Strączy. Tak. Proszę o wystąpienie dowódców drużyny młodzieżowych i tak po kolei. Stary Strącze, Śmieszkowo, Sława A i Sława B. Drugie miejsce, tak? Na zawodach sportowych się odwołuje. I to odwrotnie, to jest drugie. Tu jest drugie. Nie, to jest puchar pusta, tu jest trzecie. Nasze. Nasze. Proszę do realizacji. Gratuluję. Ta sekunda to... Chciałem poinformować, że dla zwycięzcy nadleśnictwo Sława również nagrodę wręcza właśnie tą nagrodę przeciwdziałania nadleśnictwa Sława. Który na co dzień w Sławie
umila nam zawsze życie. Zatem proszę Piotrka Mazura o wystąpienie z synem. Ale ładny. Dzisiejsze święto jest okazją do podsumowania roku, do wręczenia odznaczeń, do awansów, ale też do podsumowania. I to w części już się stało. Pozwólcie, że reprezentując strażaków ochotników, przypomnę tylko o kilku faktach. W naszym małym powiecie wschowskim jest ponad 1000 strażaków ochotników. W tym są kobiety, młodzież. Jest 28 jednostek ochotniczych straży pożarnych. I tak jak tutaj zostało powiedziane, jest to niezawodny, uzupełniający element naszego bezpieczeństwa w zakresie nie tylko pożarniczym, ale w zakresie bezpieczeństwa w ogóle. I tutaj chciałbym wam bardzo podziękować za waszą służbę. Nie pracę, służbę. Służba, która służy ludziom i jest świadczona na najwyższym poziomie. Jesteście doskonale przygotowani, jesteście przygotowani zawodowo, umiejętnościowo, ale także wyposażeni w bardzo dobry sprzęt. To wyposażenie to są niebagatelne środki przekazywane przez samorządy gminne. I tutaj chciałbym szczególnie podziękować samorządom gminy Sława, Wschowa, Szlichtyngowa za materialne wspieranie, utrzymywanie działań naszych strażaków ochotników. Nie byłoby to możliwe do profesjonalnego wykorzystania bez skutecznych, profesjonalnych działań Państwowej Straży Pożarnej. I tutaj podziękowania dla komendantów naszej powiatowej Komendy Straży Pożarnej i dla wszystkich pracowników komendy. Dziękuję bardzo. Natomiast, tak, tak, brawo, należy się i samorządom, i komendom. Na koniec pozwólcie, że złożę wam oprócz gratulacji życzenia, aby służba ta, którą pełnicie, i to już nie tylko ochotnicy, ale strażacy zawodowi, żeby ta służba była bardzo skuteczna. Ona jest skuteczna, to widać w waszych działaniach, to widać w ocenach społeczeństwa, to widać w rankingach popularności zawodów. Strażacy ciągle są na pierwszym miejscu i to dystansując pozostałe grupy zawodowe. To o czym świadczy? To jest skutek waszego działania i podejścia. Bo to nie jest tylko praca. Jak powiedział pan komendant wojewódzki, to jest misja i służba. Chciałbym wam pożyczyć skutecznej służby, ale także na niwie osobistej, samych sukcesów, pomyślności, zdrowia dla was, dla wszystkich bliskich, dla rodzin. I tak na koniec, aby święty Florian wszystkich nas skutecznie, żeby nas chronił i opiekował się, bo jak powiedział ksiądz dziekan na kazaniu, jeszcze potrzebny jest ten jeden element, aby wszystko było w 100%. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Dowódca uroczystości zamelduje lubuskiemu komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej pododdziały pożarnicze po uroczystym apelu. Pododdziały Baczność, pododdziały na prawo, Pasz. Panie brygadierze, dowódca uroczystości, starszy kapitan Werus melduje. Pododdziały pożarnicze powiatu wschowskiego po uroczystym apelu z okazji Dnia Strażaka. Nie, my mamy takie konkursy swoje. Pododdziały Baczność, pododdziały Spocznik, pododdziały w prawo, zwrot, pododdziały Zano, Marsz. Thank you.
chwilę teraz. Uwaga, na cześć zwycięstwa. Hip, hip. Hurra! Hip, hip. Hurra! Hip, hip. Hurra! 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 My nigdy nie poddamy się! Ole! My nigdy nie poddamy się! Ole! Tak to! Śmieszkowo! Dobra. Witamy Państwa na drugim turnieju sprawności strażackich. No przykro mi, są tylko dwie drużyny, ale pokażą jak się posługiwa siekierą, piłą ręczną. To nie jest taka... Drewno jest mokre, brzozowe, jak widzicie. Wbrew pozorom jest to twarde drewno i trzeba się troszkę namęczyć, żeby to przerąbać. Pierwsze stanowisko od lewej. Zawodnik podchodzi do kłody. Tą siekierą, która jest wbita w pieniek, przerąbuje ją po prostu, żeby spadła korona. Stanowisko drugie. Pięć klocków. Te pięć klocków, każdy jeden trzeba podzielić na cztery części i ułożyć go w taki stosik ze spadkiem na tym pręcie. Minimum cztery kawałki drewna muszą być z klocka. Stanowisko trzecie. Na kobyłkach leżą kłody drewna brzozowego, które dwóch zawodników przecina po prostu ręcznie, bez piły spalinowej. Robią to wszystko na czas. Najlepszy czas wygrywa. No ja bym może tego to... No ja... No to wy skąd jesteście? Z Bagna. No Bagna. Dziękujemy. Powiem wam, możecie być w czterech. Dacie sobie radę. SP Bagno. Zapraszam dwójkę zawodników i dwójka, która będzie im pomagać. Dopingiem oczywiście. I poszli. Marcin, nie pchaj. Teraz widzicie, o czym mówiłem? Nie pchaj, Marcin. To nie jest kiełbasę, też uznamy. Ciągnij. Bardzo ładnie Sława skończyła. Dopingować Bagno. Ciągnij. Dawaj, nie ma czasu! Dawaj! I raz! Go! Dalej! Dawaj, już się trochę! Bardzo ładnie Bagno. Sława też. Trochę się wygiąć. Powiem wam, rekordzista na drzewie topolowym o średnicy 35 cm, czyli ten pień jest dość taki. Robi to w 20 sekund, nie? No, siekierą warto dalej 1500 euro, na przykład. Tak przykład. No to dla was. Tak fachowcy robią. Gotowi? Dawaj! Większy kąt! O, dawaj! Wyżej trochę, znacie o co ją! Chodź, odejdź sobie. Nie bój, koło go Jacek! Wyżej, to zatnij to! Prosiłbym, odejdźcie troszeczkę, bo mówię, te siekiery, to są siekiery jedna. Dawaj! Daj co z drugiej strony, jak ci lepiej, na rękę. Natknij to jeszcze trochę.
Nikt nie, bo nie zajdziesz, jak nie skończysz. Dawaj, dawaj! Dawaj, Felek! Bardzo ładnie, sława ścięła. Chłopak spompowany, dziewczyna ma luz. OSP Sława. Nie ma przegranych, OSP Bagno też, brawa dla nich. Zaraz, ale dwie drużyny brały, nie? Tak, udział. To dwa prochary będą. To jest za drugie miejsce? Za drugie, to? OSP Bagno. To zaczynamy od drugiego miejsca. Tak. Wadek. Wszystkiego dobrego, pomyślności. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego, pomyślności. Dziękujemy również. I za pierwsze miejsce. Brawo! Wszystkiego dobrego. Dalej takich sukcesów życzę, żeby się zawsze udało.